Dzień dobry. Janek, Mateusz, z usług i umiejętności tych piłkarzy będziemy dzisiaj korzystać. Mieliśmy piłkarzy w czasie domowego futbolu, kandydatów na piłkarzy w różnym wieku i będziemy to kontynuować. Jak widzicie, kompletnie inna forma treningu piłkarskiego. W końcu możemy wyjść na boisko i będzie to forma, którą mamy nadzieję rozbudowywać. To już nie będzie tylko trening indywidualny, będziemy to rozszerzać i o trening strzelecki, i o trening profilowany na pozycjach. Trening indywidualny oczywiście, ale również dwójki, trójki, czwórki. Możliwe, że nawet będziemy w stanie skorzystać z jakiegoś treningu zespołowego. Do tego na pewno rozbudowana forma treningu, czy przygotowania do treningu, treningu sprawnościowego, treningu motorycznego, czyli generalnie wszystko to, co mogą młodzi zawodnicy zrobić we własnym zakresie, z czego będą mogli skorzystać trenerzy. No i mamy nadzieję, że aktywny udział ludzi, którzy to oglądają, czy młodych piłkarzy, bo możliwe, że również rozbudujemy ten format do takiej sytuacji, że będziemy w stanie odwiedzić czy nowe akademie, czy zaprosić tutaj kogoś do wykonywania ćwiczeń. Postaramy się to również rozbudować o pracę w różnych przedziałach wiekowych. Czego innego będą potrzebowali najmłodsi piłkarze, 7, 8, 9-letni, czego innego 14-latkowie, a mamy nadzieję również, że dla 18, 19-latków czy dorosłych zawodników również będziemy w stanie coś ciekawego pokazać. Dzisiaj nowa forma, natomiast w bardzo zbliżonej formie do tego, co robiliśmy w treningu futbolu domowego. Skorzystamy z dobrego boiska, skorzystamy z pomocy, które widzimy, w zależności od tego, czym dysponujecie, czy to jest sprzęt klubowy, czy sami jesteście sobie w stanie stworzyć taki tor przeszkód. Bardzo prosta forma z piłką. Tradycyjnie będziemy starali się z tą piłką mieć kontaktu jak najwięcej, ale dzisiaj wykorzystamy już dwóch zawodników i do pomocy w treningu stabilizacyjnym, i do pomocy w rozgrzewce. Później pokażemy dwie formy takiego powrotu po tych dwóch miesiącach siedzenia w domu, takiego treningu biegowego, ale również z piłką. Także mamy nadzieję, że nowa forma również zyska uznanie i będziemy mogli zaproponować coś, co młodzi piłkarze czy też starsi będą w stanie wykorzystać w swoim codziennym funkcjonowaniu na boisku. Gotowi? Proszę. Głowa do góry, Mateusz. Od razu orient. Można się odwrócić. Czy już jest kolega gotowy? Pas. Janek, to samo od razu. Ale masz przykurcze. A jeszcze nie jest gotów. Zobacz, Jasiek. Jedziemy. Drugie ćwiczenie, Mateusz. Tak jest. Już podanie, głowa do góry. Lewa, prawa możemy. Janek, wyprostuj te ręce troszkę. Nie pływamy kraulem. Świetnie. Pas. Pamiętamy, co następne, Mateusz? Mówiłem tylko trzy, ale widzę, że promocja jest. Czwarte gratis. Co teraz? Jedna noga, tak jest. I głowa do góry cały czas. Cały czas piłka w rozgrzewce, żeby to nie były ćwiczenia tylko... Mówiłem nad grzybkiem, ale znowu swoja twórczość, świetnie. Tak jest, tak to właśnie jest z piłkarzami. Nie słuchają, a później czemu nie gram? Głowa do góry, Jasiek. Głowa do góry, Jasiek. Ta sama noga, Mateusz, pięta o pośladki. Wyprostuj się trochę. Nie śledzimy nikogo. No, miał zaczynać Mateusz, ale oczywiście zdrzemnął się i robi swoje. Jasiek, podniesiesz głowę? Kapitalnie. W przeskokach, tak jest. Pas. Mateusz, to samo. Powtarzaj po Jaśku, bo on jest, widzę, bardziej skoncentrowany. Głowa do góry. Głowa do góry. Patrz przed siebie, Mateusz. Tak jest. Teraz, Jasiek, co będzie? Baw się piłką. Baw się piłką. Tak jest. Pas. Mateusz, troszkę żywiej. Mogą być krótsze ruchy. Pas. Na zewnątrz to samo. Głowa do góry, Jasiek. Luz, chwila truchtu. Świetnie. Troszkę krótsze ruchy. Już nie muszą być tak obszerne. Może być troszkę bardziej dynamicznie. Tak jest. Tu możecie zamiast tej zabawy z piłką między stopami, pobawić się troszkę. Zewnętrzna, wewnętrzna część stopy. Albo tylko jedna noga. Nad stożkiem głowa do góry. Świetnie. Tak jest, dostawny. Później przeplatanka. Spróbuj się odbić z tej nogi, Janek. Tak jest. Nisko na nogach. Już niżej na nogach. Krótszy ruch. Krótszy krok.
Tak jest. Głowa do góry, Jasiek. Głowa do góry, niżej na nogach. Nie wychylamy głowy przed stopy. Mamy gotową rozgrzewkę. Wystarczy absolutnie. Oczywiście ominęliśmy tą część przygotowania do treningu. Coś, co chcielibyśmy, co będziemy przygotowywać w oddzielnym kompletnie odcinku z wykorzystaniem, z udziałem trenerów przygotowania motorycznego, również zajmujących się pracą z dziećmi, pracą z młodzieżą, również z dorosłymi piłkarzami. Wszystko po to, żeby ten pokaz był jak najbardziej właściwy, żebyśmy nie powielali błędów i poprawiali w następnych, kolejnych odcinkach coś, co nie wychodziło w poprzednich, ale tutaj już będziemy starali się aktywizować fachowców w tych dziedzinach i po prostu pokazywać rzeczy, żeby piłkarzom wielkiej krzywdy oczywiście nie robić. Dynamiczniej troszkę, dynamiczniej, bo mi zaśniesz w tym ćwiczeniu. Bez piłki jako ćwiczenie koordynacyjne, dynamiczne z wykorzystaniem tego wszystkiego, co tutaj mamy. Wracamy to samo z piłeczką. Tu jest bardzo krótki ruch. Skos, przód, raz. Ze zwodem, stopa za, głowa do góry. Drugi bawi się piłką. Tutaj zamiast tej piłki między stopami możemy sobie zrobić już poruszanie się tyłem z piłką między stopami. OK? Dokładamy kolejny element. Proszę? No ty, Janku. Janku, a powiedz mi teraz, czy tam jest jakaś ściąga na ziemi? Czy robisz zwód i patrzysz gościowi w getry? Czy czegoś nie schował? Chodź no tutaj do mnie na początek. Krótszy ruch, głowa przed siebie. Raz, hop, hop. Tu jest przeciwnik. Tu nic nie ma na butach napisane. Jedziemy. Janek. Tak jest. Krótszy ruch jeszcze. Powyrywaj całą trawę. Krótki ruch, Pato. Głowa do góry. Świetnie. Zwód, odjazd. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Niżej na nogach. Super. Jeszcze spojrzenie do góry, Pato. Z tamtej nogi masz się odbić. Jedziemy. Tak jest. Przód, skos. Przód, skos. A podniesiesz głowę? Czy znowu coś tam jest napisane na piłce? Świetnie. Zwracamy na to uwagę. Mecz się toczy przed nami. Głowa do góry, Mateusz. Głowa do góry, Mateusz. I odjazd. Raz, odjazd. To już jest część dynamiczna. Hop. Świetnie. Tak jest. To nie jest zwód po to, żeby machnąć butem, tylko żeby zrobić zwód i odjechać. Cały czas przód, skos, praca. Jedziemy. No. Mówiłem, przód, skos, trzeba odjechać, Janek. Tak jest. I tutaj mamy okazję sobie, choć jeszcze Janek, mamy okazję poprawiać błędy. Po tym zwodzie zakopiesz się i zostaniesz tylko w tamtą stronę. Cały czas ten plac nas interesuje i zmiana kierunku identyczna jak ta, tylko dokładamy drugi zwód, nie ten, i się nie odbijamy, tylko raz. Raz. Cały czas odbijamy się, pracujemy z tej nogi, prawda? I tu mamy gotowego gościa. Obniżamy troszeczkę ciężar ciała i odbijamy się z nogi postawnej, Janku. Jeszcze raz. Głowa do góry. Raz. A powiedz mi, po co przeskok? Dostaw nogę. Świetnie! Janek, pokazywałem, jak odskoczysz tu, to jesteś za daleko. Zwód robimy, zobacz, nad. I tu blisko noga się odbijamy. Robimy raz i tu jesteśmy z piłką. Mateusz, proszę. Głowa. Odbij się z tej nogi. Mocniej tam. Tak jest. Bliżej nogi grzybka. Tak jest. Bliżej nogi grzybka. Krótki ruch tutaj. Bardzo fajnie. Powtarzamy, Jasiek. Jeszcze raz Jaśka damy, dobra? Dawaj. Gotowy tancerz. A ile razy się odbiłeś z nogi? Z tej. Ile razy odjechałeś? Ani razu nie widziałem. No. A powiedz mi, po co mi się tu bokiem odwracasz, tancerz? Robisz zwód tu. Tu oszukujemy gościa? Czy cały czas jest praca tam? To tam. Nie skręcaj nogi postawnej. Świetnie. No i odbij się z tej nogi lewej. Tak jest. Powolutku.
Zobaczmy tutaj, przy tej nauce z wodów, to jest fajna sprawa, nie wykorzystując piłki, korzystając tylko z grzybków, możemy sobie cały czas wrócić do bazy, czyli każdy zwód, jaki będziemy wykonywać, to co zrobimy wcześniej, nie ma kompletnie żadnego znaczenia, bo to jest ta pozycja, z której pracujemy ze zwodem, prawda? Nawet jeżeli przekładamy, nie musimy się odwracać w stronę sklepu i szkoły podstawowej, tylko jest zwód, hop, pozycja wyjściowa jest cały czas taka sama. Raz, raz, tu pracuję. Nie oszukuję gościa, że wychodzę z budynku. Prawda? Rozbijemy sobie to na fazy jeszcze raz. Zrobimy to bez piłki, bo za chwilę dołożymy piłkę i będą problemy. Będziemy to robić w kwadracie. Tak, tą ostatnią część. Cały czas jesteśmy przodem, ale odbijamy się z nogi postawnej. Pracuj z piłką, Jasiek. Jedziemy. Krótki ruch, Mateusz. Tak jest. A głowa? Głowa. Przed zwodem chcę, żebyś popatrzył na przeciwnika. Świetnie. Głowa do góry. No, no to teraz to zrobiłeś. Świetnie. Raz. Tak będzie wyglądała praca z piłką. No to teraz jest klasa. Zrób to od początku. Aha, to już nie. Pijany mistrz. To zrób to z piłką i spróbuj mnie ograć. No, rób zwód. Jeszcze raz. Zobacz, jak się odbijasz z tej nogi i samo ci wyszło, że musisz łapać piłkę. A teraz zobacz, a zrób to. Widzisz, gdzie jest moja noga ustawiona? Czyli jest raz, a ty mi kończysz tu. To jak z tego wrócisz? Jesteś przodem do piły. Stań przede mną. Robimy raz, przód skos. Z tamtej się będziesz odbijał. Brawo, brawo. Czy coś zmienialiśmy w stosunku do pierwszego zwodu tego? Identycznie jest. Klasa. Odbij się z tamtej. Brawo, Janek. Podniesiesz głowę? Świetnie. Okej. Tutaj nic nie stoi na przeszkodzie, tak jak mówiliśmy wcześniej. Jesteśmy z bratem, siostrą, tata z nami wyszedł i dorzuca drugą piłkę. Zaczniemy od tej formy prostszej, bez współćwiczącego. Dołożymy sobie drugiego, który będzie podrzucał piłkę. Mateusz. Proszę bardzo, z piłeczką. Janek na razie czeka. Mateusz, z tej strony. Chodź, Mateusz. Zaczynamy tylko lewa noga. Jeżeli lewa noga prowadzi, lewa noga prowadzi, cały czas jest przyklejona. Oczywiście głowa do góry. Oczywiście głowa do góry. Staramy się nie wykorzystywać podeszwy. Troszkę nierówno jest. Lewa noga ćwiczyła. Dobiegamy do końca. Skończyliśmy ostatnie. Lewa noga na ziemi i tylko lewa noga z prostym podbiciem. W każdym kroku kolano nad piłkę, głowa do góry. Ok? Lewa, prawa i pokażemy, jak skończymy to ćwiczenie z współćwiczącym. Proszę bardzo, Mateusz. Za chwilę Janek wymusi na Mateuszu, żeby ta głowa była podniesiona do góry. To są ćwiczenia, które bardzo szybko przyniosą efekt. Wzmocniona noga postawna to jest absolutny klucz do wszystkich zwodów i całego funkcjonowania z piłką. Super. Druga noga. Głowa do góry, Mateusz. Cały czas widzicie, ma, stara się mieć przynajmniej piłkę przyklejoną do stopy. Bardzo dobre ćwiczenie na czucie piłki, a do tego duże wzmocnienie nogi postawnej. Dokładamy teraz Janka, który nam w tym ćwiczeniu, daj Jaśku. Mateusz, powtarzamy znowu lewa noga. W tym czasie Janek, cofając się, dorzuca Mateuszowi piłkę w różnej formie. To może być w górę, oczywiście. Oddawaj piłkę, co jest z tobą? Od razu odrzucamy. Może być w kozioł. Może być z kilku stron. Tak jest. Wymuszamy na Mateuszu sytuację, że cały czas, oprócz tego, że kontroluje piłkę, obserwuje to, co dzieje się przed nim. Chcesz zmianę? Nie. Jasiek, teraz to proszę bardzo. Jasiek, często ze zmianami jedziemy. Może być druga noga. Może być druga noga, Mateusz. Ruszamy. Prawa noga. Wracasz tak samo. Głowa do góry. Janek, możesz zmienić miejsce, możesz przebiec z drugiej strony, możesz dorzucić mu piłkę obok, w kozioł. Świetnie. Tak, żeby go tylko nie z tego ustawienia nie wytrącić. Mateusz, wracasz dokładnie tak samo. Przód, tył. Wielokrotnie robiliśmy to ćwiczenie w miejscu. Teraz będziemy chcieli poruszać się do przodu. Jeszcze nie robimy ósemki. Głowa do góry. Nie patrzymy na piłkę. Jak spojrzymy w dół, to co mamy widzieć, Jasiek? Trawę. Piłkę. Kapitalna odpowiedź. Kolano. Kolano. Tak jest. Proszę bardzo.
Przy każdym zwodzie również będziemy zwracać uwagę na to, żeby to kolano było pierwsze nad piłką. Świetnie. Też piłka przyklejona. Kolejne ćwiczenie na czucie piłki. Robiliśmy to wszystko w miejscu, w domowym futbolu. Dokładamy sobie teraz kawałeczek odległości. Nie robimy na czas. Możemy sobie zrobić 2, 3, 4 powtórzenia. Wracamy, Janek, to samo. Siedzenie w domu powinno ułatwić lepsze funkcjonowanie słabszej nogi. Nie było lepszej możliwości, żeby tego typu ćwiczenia robić sobie w domu i robić to nawet kilka razy dziennie. Tak jest. Wykorzystujemy drugiego ćwiczącego, tatę, mamę, kogokolwiek, kto wyszedł z nami na spacer wokół nas. Jedziemy, Jasiek. Tutaj jak Janek będzie dalej czytał napisy na piłce, to stracimy po prostu piłkę. Głowa do góry. To nie jest łatwe ćwiczenie. Jedziemy, jedziemy. Nic się nie dzieje. To ćwiczenie nie jest po to, Janek, żeby pokazać, że już wszystko umiemy. To są naprawdę trudne ćwiczenia. Nie wykorzystujemy podeszwy. Świetnie. I wracamy. Forma bardzo zaawansowana. Tutaj możemy sobie wykorzystać drugiego ćwiczącego. Żonglerka. Mateusz oczywiście cały czas głowa do góry. Ja wcale nie muszę na niego patrzeć. On mi odrzuca piłkę. 2-3 kontakty. Jeśli umiem, możemy też robić sobie na raz. Mateusz oprócz prowadzenia dorzuca mi piłkę. Możemy robić na proste podbicie na wewnętrzną część stopy. Tak jest. Jednocześnie bawi się piłką. Trudna forma, naprawdę już dla zawodników, którzy są zaawansowani technicznie. Prawa noga, ósemka, Jasiek, odpoczywamy. Cały czas twarzą w tamtą stronę. Noga postawna, mocno obciążona, łapki do tyłu. Jedziemy, głowa do góry. Tu już pracujemy tylko podeszwą. Wracamy. Również ta noga, Mateusz, proste podbicie. Proste podbicie, tak jak było. Tak jest. Druga noga to samo. I dokładamy drugiego współćwiczącego. Jeżeli chcemy, żeby podawał piłkę ręką. Mateusz, proszę bardzo, prawa. Jasiek, to samo, tak jak było to ręką. Tak jest. Możesz też dynamicznie, Janek, przód, tył. Różne formy. Mateusz, głowa do góry. Nie musisz robić zwodów, możesz mu w różnej formie rzucać. Ok, wiemy jak. Janku, dołożymy kolejną rzecz. Mateusz będzie, piłeczka przy nodze, u ciebie, piłka przy nodze. Mateusz będzie robił ósemkę, będziesz mu grał, jeżeli ominie ten stożek, ty mu zagrasz pasa, zatrzymuje piłkę jak najszybciej, odgrywa ci piłkę. Czyli nie tylko głowa do góry, do piłki podrzuconej ręką, ale też Janek będzie musiał wybrać moment i wtedy Mateusz zmieni szybko pozycję i odegra piłkę między. Lekkie podanie, Janek. Mateusz, jak najszybciej wracasz do stożka. Pokazujemy powolutku z Jankiem. Janek, bawisz się piłką. Jest podanie. Hop. Dalej. Dalej praca, głowa do góry. Czekam na Janka, kiedy coś wymyśli. Tak jest. Możesz, Mateusz, ty zacząć pracę i doskoczyć do piłki. Dobre ćwiczenie. Od razu zmiana kierunku biegu. Cały czas przygotowany do prowadzenia i do odegrania piłki. Próbujemy. Mateusz, możesz decydować. Świetnie. Troszkę bliżej nawet, Janek. Cały czas praca do piłki. Staraj się, Mateusz, jeżeli jest podanie, wyprzedzić obrońcę. Świetnie. Super. Druga strona to samo. Janek ćwiczy z tej. Mateusz pokazuje, chodź, zacznij sobie lewą nogą. Mateusz z piłką. Odwróćcie się. I zrobisz to samo lewą nogą, dobra? Jedziemy. Nie, ty bez podania, Mateusz podaje. Głowa do góry, przecież nie wiesz kiedy. Tak jest. Od razu łapiemy, jak najszybciej. Pas, wracamy do piłki. Tak, Janek, głowa do góry. Świetnie. Aha, tego zwodu ja nie znałem nawet, nie wiem gdzie pobiegłeś. Super, okej. Okay. Wszystko to, co proponowaliśmy w futbolu domowym, robimy na boisku. Mamy do tego przestrzeń, mamy trawę, zewnętrzne części stopy. Pamiętamy o zmianie kierunku. Zwróćmy uwagę, przy wszystkich zmianach kierunku biegu, przy wszystkich zwodach,
nie zmienia nam się kompletnie nic. Pozycja ciała, sposób poruszania, miejsce, gdzie jest piłka, na dobrą sprawę powinniśmy mieć cały czas pod jednym albo pod drugim kolanem. Przy prowadzeniu zewnętrzną częścią stopy będzie to bardzo widoczne. Kolano nad piłkę, zewnętrzna część stopy i zwróćcie uwagę, od razu kolano jest nad piłką. Cały czas kontrola, cały czas środek ciężkości, nieco niżej, umożliwia nam zmianę kierunku. To jest podstawa do tego, żeby oszukać przeciwnika. Znowu i znowu mamy jedno z kolan nad piłką. Głowa do góry, kopnąłem, zmieniam kierunek, głowa do góry i znowu jest kolano nad piłką. Cały czas piłka pod kontrolą. Bardzo powoli, te odległości nie są duże. Oczywiście, jeżeli mamy do dyspozycji mniejszą liczbę stożków, odległości większe. Im bardziej zaawansowany zawodnik, tym te odległości mogą być mniejsze. Natomiast zasada ruchu kompletnie się nie zmienia. Cały czas piłka jest pod naszą kontrolą. Jesteśmy w stanie zastawić, zmienić kierunek biegu. Proszę bardzo. Zaczynamy od dwóch. A czemu mnie oszukujesz o jeden? To jest też taka pułapka na oszustów. Trener ustawia 8. Piłkarz zaczyna od drugiego, bo oczywiście ustawił sobie między. I po 8 seriach jedną sobie kradnie, nie wiem po co. Od pierwszego do ostatniego. Podniesiesz głowę, Janku, i będę zachwycony. Palce do ziemi, kolano nad piłką, piłka jest cały czas, no powiedziałbym na wysokości czego, ale nie jest po 23, chyba nie będziemy. Cały czas piłka jest pod kontrolą. Proszę bardzo, Mateusz, też dwa. Głowa, zmiana kierunku, głowa do góry. Głowa, świetnie. Czy coś się zmieniło? Czy to jest cały czas tak, jakbyśmy wykonywali z wody, które robiliśmy nad? To jest ten sam ruch, nie ma wielkiej filozofii. Głowa, szerzej na nogach, chcemy ciągle zmienić kierunek biegu. Palce do ziemi, Janek, i wzrok przed siebie, zmieniamy kierunek. Mateusz, chwilka, mamy to. Jeden kontakt, spróbujemy, ale też cały czas ta sama praca. Proszę. Przód skos, zdobywamy teren. Głowa. Gdzie mamy piłkę cały czas? Cały czas mamy pod kolanami. Głowa. I tu mamy jeden kłopot. Janku, cały czas jest ruch. Ja chcę, żebyś był cały czas przód skos. Mecz toczy się tam. Oszust do tyłu. Mnie oszukujesz, myślisz? Głowa. Przód skos. Nic się nam nie zmienia. Cały czas odbijamy się. Przód skos. Zatrzymaj. Bok, zatrzymaj. Wszystko to robiliśmy w każdym odcinku. Janek, podnieś głowę. Całą istotą tego wszystkiego nie jest, żeby ćwiczenie było wow, żebyśmy narozstawiali 1000 stożków, wylądował tu helikopter pogotowia ratunkowego, tyle byśmy mieli napaćkane. Cała istota jest w wychwyceniu błędów, poprawianiu tych błędów i powtarzalności. Piłka nożna nie jest grą skomplikowaną, to nie musi być zawiłe i skomplikowane. Polega na pewnych nawykach i na powtarzaniu prostych rzeczy. Jak widzicie, postawa za każdym razem taka sama. Abecadło i fundament musimy zbudować. Później możemy dokładać rzeczy skomplikowane, ale nie z tego bierze się jakość piłki nożnej, tylko z powtarzania i pewnego nawyku ruchowego. Wcale im bardziej kolorowo, nie znaczy lepiej. Im więcej, nie znaczy lepiej. Piłka jest prostą grą. Nie utrudniajmy jej dzieciom za wszelką cenę, tylko dlatego, że coś gdzieś zobaczyliśmy. Kopnij, biegnij, przyjmij i strzel na bramkę. Ale bez tego fundamentu, bez bazy, będziemy tylko pogłębiać złe nawyki ruchowe, a im bardziej trener sobie to wszystko utrudni, nie będzie w stanie skupić się na abecadle, a bardziej będzie skupiony na tym, żeby to wszystko fajnie wyglądało. Piłkarz ma nie być fajny, tylko dobrze wyszkolony i w pewien sposób powtarzalny. Na tym powinniśmy się skupić i tego będziemy od zawodników wymagać.